Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może, o północy, gdy składane drżącym głosem, niekłamane. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Kiedyś mnie drażnił ten wiersz. Wydawało mi się, że Stachura zwraca się do kobiet, mówiąc: nie mogę dać ci szczęścia, mogę dać ci chwilę zapomnienia. Wydawało mi się, że to jest nieodpowiedzialny człowiek, który gra na uczuciach kobiet. Zresztą są tacy bardowie, którzy mówią, że zaśpiewasz ten utwór i wszystkie kobiety są twoje. Więc tak mi się wydawało, że Stachura manipuluje uczuciami kobiet, ale dziś patrzę na to inaczej. To jest człowiek, który wiedział, że ma w sobie taką niezdolność do tego, żeby zakotwiczyć się w szczęściu. Jakąś niezdolność, aby przyjąć szczęście, przyjąć spełnienie. Gdzieś ciągle go wewnętrznie nosiło i nie chciał, wiedział, że nie może zaprosić do tego wewnętrznego swojego świata, który jest wciąż rozedrygany, wciąż tak niepewny, wciąż bez przystani, kobiety, osoby, która mogłaby tam poczuć spełnienie, być z nim szczęśliwa. Jest coś takiego w nas, w wielu z nas, taka właśnie trudno usuwalna skłonność do smutku, do melancholii. Taki lęk przed tym, że szczęście może być banałem, że może być wejściem w jakąś płyciznę, w jakieś totalne spłycenie w ogóle istnienia. I każde zaproszenie, każda szansa na to, aby poczuć spełnienie, jest przyjmowana z ogromną rezerwą. Chrześcijaństwo jest zaproszeniem do szczęścia, ale do szczęścia, które od razu wiadomo, kiedy się słucha Jezusa, że nie jest taką banalną papką, że nie jest czymś takim, co ma tylko nasycić nasze zmysły, czymś takim, co ma dać nam właśnie tani optymizm. Kiedy czytamy błogosławieństwa, to czytamy zaproszenie, wezwanie żarliwe, gwałtowne, pełne pasji Jezusa do szczęścia właśnie. Ale jakie to jest szczęście? Właśnie nieszczęście banalne, nieszczęście płytkie. Błogosławieni, którzy się smucą. W tym swoim smutku możesz odnaleźć bliskość Boga, możesz odnaleźć takie rejestry w sobie, które cię otworzą na to, aby sięgać po głębsze bogactwa relacji z Bogiem, ze sobą, z innymi ludźmi. Błogosławieni, cierpliwi, łagodni. To ci, którzy uzbrajają się w cierpliwość, którzy nie chcą gwałcić rzeczywistości, nie chcą nic wymuszać na sobie, na innych. I ci doznają szczęścia. Właśnie ci są zaproszeni i mogą odkrywać tą cudowną krainę szczęścia, które daje Bóg, które nie jest banalnym szczęściem. Kiedy myślimy o przemianie, kiedy ja myślę i pragnę przemiany, to wiem, że Bóg, który mnie zaprasza do tej drogi, nie jest Bogiem, który chce mi dać jakieś gotowce. To jest Bóg, który potrafi stanąć przy mnie w tych wszystkich momentach ogromnego niespełnienia. Lęku przed rzeczywistością, lęku przed sobą, przed własnymi słabościami, lęku przed innymi, przed poczuciem, że jestem jakiś wybrakowany, niewystarczający, że to życie nie może mi się udać. W tych wszystkich momentach On staje przy mnie i nie mówi: o, będzie dobrze i nie przykleja mi uśmiechu. Tylko tak działa swoją łaską, że tam, gdzie o krok tylko jestem od rozpaczy, nagle okazuje się, że mogę odnaleźć dzięki Jego miłości, dzięki Jego obecności nadzieję. Z Nim można pójść na to niebiańskie wrzosowisko z Chrystusem Panem i przypomnieć sobie wszystko, przypomnieć sobie to, kim jestem, przypomnieć sobie
źródło, z którego się wziąłem, a tym źródłem jest wieczne pragnienie Boga, abym był szczęśliwy, abym był człowiekiem, który kocha i który w miłości ofiarnej, odpowiedzialnej, ale też pełnej życia, pełnej emocjonalności mógł odnaleźć swoje ludzkie spełnienie.